Witajcie na moim vlogu. Czas na odcinek numer 2. It's just a lot of pain and sacrifice and putting in the fucking work. Every day you come out here, you give it 100%, you push your limits as far as you can go. Go hard or go home. Training staying every fucking day. Tematem dzisiejszego odcinka będą śmieciowe treningi. I w skład śmieciowych treningów wchodzą zarówno śmieciowe powtórzenia, jak i śmieciowe serie, jak i w ogóle śmieciowy plan treningowy. Śmieciowe, czyli takie, których jedynym celem jest wyprodukowanie zmęczenia, a nie poprawa siły, mocy, wytrzymałości, szybkości oraz nabywanie nowych kompetencji ruchowych, na przykład w postaci wykonania pierwszego w życiu muscle-upa albo stania na rękach. Pamiętajmy, że trening ma nas czynić lepszymi, ma nas rozwijać, a szukanie zmęczenia na sali, którego potem konsekwencją jest to, że nie mamy siły na zabawę w domu z dzieckiem albo z żoną, czy też nie mamy siły na jakieś aktywności weekendowe, ponieważ jesteśmy skatowani po tygodniowym reżimie treningowym, kompletnie mija się z celem. Zatem omówmy sobie całe zjawisko oraz konsekwencje, jakie za sobą niesie. Wspomniana wcześniej pompa mięśniowa jest konsekwencją pracy organizmu w tak zwanym drugim systemie energetycznym, glikolitycznym. Jako że jest drugim systemem, łatwo już sobie wykoncypować, że istnieje także pierwszy oraz trzeci. Przyjrzyjmy się im z bliska. I tak, pierwszy system energetyczny nazywamy fosfagenowym. Dominuje on w ciągu pierwszych 10-15 sekund trwania wysiłku. Będzie on reprezentowany przez kreatynę. Charakteryzuje on takie sporty jak sprint na 20-100 metrów, dwubój olimpijski czy rzut młotem albo kulą. Kolejny to tak zwany system glikolityczny. Dominuje on od około 15 sekund do 1,5 minuty. Będzie reprezentowany przez wydojone bez laktozy. Akurat jest bardzo złym pomysłem, ale tylko takie mleko znalazłem. Charakteryzuje on takie dyscypliny sportowe jak bieg na 800 metrów, narciarstwo alpejskie, gimnastykę. I ostatni, trzeci system energetyczny, tlenowy. Dominuje on od około 1,5 minuty teoretycznie w nieskończoność. Jest on reprezentowany przez powietrze. No i oczywiście charakteryzują go takie sporty jak maratony, kolarstwo czy Ironman. Prowadzenie każdego treningu w myśl haseł fitnessowych typu zeżygaj się, a nie daj się, ból jest krzykiem słabości, która opuszcza twoje ciało, czy nie przestaję pracować, kiedy jestem zmęczony, tylko kiedy skończę, tak naprawdę niesie ze sobą szereg groźnych konsekwencji i oto kilka z nich. Po pierwsze, każdemu z nas zależy na rozwoju siły i mocy. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to albo nie wie, o czym mówi, albo jest totalnym ignorantem. Praca nad siłą oraz mocą, niezależnie od dyscypliny sportowej, którą się paramy, zawsze odbywa się w tak zwanym systemie fosfagenowym, czyli tym pierwszym, który omówiliśmy przed chwilą. I ma on miejsce jedynie wtedy, kiedy nasze tętno jest relatywnie niskie, kiedy nie przekraczamy tych 5 powtórzeń, które sobie założyliśmy na serię, kiedy przerwy między seriami są odpowiednio długie. Nie ma tutaj miejsca na takie treningi jak AMRAPy, EMOMy czy też wykonanie 21 powtórzeń na czas jakiegokolwiek ćwiczenia. Po drugie, każdy z nas trenując chce nabywać nowych umiejętności ruchowych. Czy to jest wykonanie prawidłowego przysiadu, czy to jest wykonanie pierwszego podciągnięcia, czy może bardziej skomplikowanych figur takich jak muscle czy chodzenie na rękach. Wierzcie mi, w przypadku bardzo wysokiego tętna i wykonywania tych powtórzeń jedno po drugim bez odpowiedniego przygotowania, odpowiednio długich przerw oraz odpowiedniego skupienia nie nauczymy się żadnych, nawet dosyć prostych form ruchu. Jest to związane z tym, że przy wysokim tętnie
nasz układ nerwowy wchodzi w tryb walki, tak zwany fight or flight. Jest wtedy utrudniona stabilizacja, jest utrudnione kontrolowanie czy koordynacja całego ciała i prowadzi to do pewnego upośledzenia aparatu ruchu. Mało tego, te najbardziej skomplikowane formy ruchowe wymagają również egzekucji siły, co jak wiemy z poprzedniego akapitu, w tym trybie jest niemożliwe. Kolejnym elementem jest grabienie naszego organizmu z możliwości rekuperacyjnych przed następną sesją. Mówiąc bardzo prosto, mamy pewną pulę regeneracji do wykorzystania. Jeżeli będziemy tę pulę uszczuplać tak zwanymi finisherami, czyli takim elementem treningu wykonywanym na bardzo wysokiej intensywności, to czas na przygotowanie w pełni ciała do następnej sesji treningowej będzie się wydłużał. Prowadzenie elementów rozpraszających nasz układ nerwowy pod kątem adaptacji, na przykład w postaci tych finisherów, będzie nas nieco rozstrajał, gdzie wprowadzał pewien mętlik w naszym układzie nerwowym, który nie do końca będzie wiedział, jak się do tej sesji odnieść i w jakim kierunku pójść z adaptacją. Po czwarte, oczywiście nie namawiam do pełnej rezygnacji z pracy w tym drugim systemie energetycznym. Należy natomiast pamiętać, że jesteśmy w stanie wygenerować jak najwięcej korzyści z pracy w taki sposób jedynie przez 2-4 tygodnie. Dobrze jest sobie wprowadzić odpowiednią periodyzację, czyli na przykład wykonać cykl ćwiczeń siłowych, następnie cykl pracy w systemie glikolitycznym, by po tych wspomnianych 2-4 tygodniach przejść na przykład do pracy nad systemem tlenowym lub też wrócić sobie do pracy siłowej. I znowu uczulam na to, że przedłużający się cykl pracy bardzo mocnej glikolitycznej będzie prowadzić do przemęczenia, a w związku z tym do obniżenia jakości treningów oraz do zwiększenia ryzyka odniesienia kontuzji. I na koniec, jesteśmy maniakami aktualnie multitaskingu, wielozadaniowości oraz oszczędzania czasu. Trzymajmy się tej reguły również projektując swój trening. Nie zawsze 5 serii danego ćwiczenia jest lepsze niż 3 serie danego ćwiczenia. Pracujmy w kierunku im mniej, tym lepiej. Należy upraszczać treningi, a nie je komplikować w nieskończoność. Należy koncentrować się na najbardziej podstawowych ruchach, dążąc do osiągnięcia pewnej maestrii w sztuce wykonywania tych ćwiczeń oraz progresywnie zwiększać obciążenia lub też stopnie trudności danego ruchu. Jakby nie było, jeżeli opuszczenie sesji treningowej wprowadza Cię w zły nastrój, masz poczucie winy, rozdrażnienia, jeżeli wybierasz trening na siłowni zamiast weekendu spędzonego ze znajomymi na nartach czy w skałach, to na pewno jest to pewien powód do tego, żeby zastanowić się nad tym, czym są dla Ciebie treningi i czego tak naprawdę od nich oczekujesz. Temat trudny, temat ciekawy. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Życzę Wam wesołych świąt. Jest to ostatni vlog w tym roku. Mam nadzieję, że również będziecie towarzyszyć mi w przyszłym. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa!